Siemanko, z tej strony Łukasz i chciałbym Cię serdecznie zaprosić na kolejną serię, która pojawi się w najbliższym czasie na naszym YouTubie, czyli diagnostyka fizjoterapii. Ogólnie w tych filmach to, co chciałbym poruszyć, to najczęściej zadawane pytania, najczęściej zadawane kontuzje, dysfunkcje występujące u naszych pacjentów, więc przedstawimy sobie strukturę, która jest związana z omawianym tematem, przedstawimy typy uszkodzeń, omówimy, czym to się charakteryzuje, z czym to się wiąże, pewne przyczyny czy objawy występujące u naszych pacjentów oraz porozmawiamy na temat perspektywy leczenia, czy z naszej perspektywy jako pacjent, czy też z naszej perspektywy jako terapeuta, czego możemy oczekiwać w pewnych sytuacjach od prowadzenia pewnych pacjentów. Pierwszym tematem, który pojawi się tutaj w tej serii, będzie dyskopatia, czyli jeden z wątków, który tak naprawdę najczęściej występuje w naszych gabinetach. Więc tutaj te wszystkie aspekty zostaną poruszone już w pierwszym odcinku. Jeżeli masz jakiekolwiek sugestie, jeżeli masz pytania, na które chciałbyś uzyskać odpowiedzi, to zapraszam Cię do kontaktu, zapraszam Cię do komentowania. No i mam nadzieję, że ta seria bardzo Ci się spodoba, no i będzie wnosiła też dużo do Twojej pracy. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo za spędzony czas i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pozdrawiam.